Łatwe wydawałoby się pieniądze, które można zarobić na przemycie narkotyków, przyciągają coraz bardziej zaskakujących przemytników. Niedawno policja zatrzymała grupę przestępczą złożoną z samotnych matek, emerytowanej nauczycielki i sprzątaczki szkolnej. Grupą kierował były rybak dalekomorski Zbigniew Z., 48-latek. Grupa przez 2 lata przemyciła z Dominikany do Holandii około 200 kg kokainy. Za przemyt 1 kg przemytnicy dostawali od 1500 do 1700 euro. Przemyt odbywał się we współpracy z dominikańskimi celnikami. Na początku kurierzy przemycali narkotyki w woreczkach przyczepionych do ciała, a potem już całymi kilogramami w walizkach. Członkom szajki grozi do 15 lat więzienia. Emerytowaną nauczycielkę, samotną matkę i sprzątaczkę szkolną czeka dość niewesoła przyszłość.